spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right, shorty look good in the moonlight, so why you so bad, my spotlight, moonlight, why you worship and get your mood right. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wersjusz, witam was w kolejnym odcineczku z Rocket League. Mam nadzieję, że wam się spodoba, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, będzie mi bardzo miło. Oraz możecie napisać komentarz, czy chcecie po prostu więcej odcinków z Rocketa. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam po prostu Rocket Passa. Już troszeczkę powijałem, wiem, Rocket Pass wyszedł 7 kwietnia. Jeżeli jeszcze opowiem o nagrodach w tym sezonie za turniej. Także przechodzimy do pierwszej nagrody, do Rocket Passa. Będę chciał omówić go szczegółowo, co jest za każdy stopień po prostu. Na pierwszym stopniu mamy autko Tyranno, bardzo ładne autko. Fajny tył jest, podobają mi się te światła z tyłu, które są bardzo ładne. Potem mamy banner gracza, też fajny, Fennec, który przejeżdża, tytuł gracza. Oczywiście buścik bardzo fajny, ale czy on będzie używany przeze mnie? Tak szczerze nie, bo ja używam bardziej takich boostów, które nie zasłaniają po prostu rozgrywki ekranu, które nie przeszkadzają za bardzo w grze. Tu mamy 10% do TD, czyli do punktów doświadczenia przy wbijaniu Rocket Passa. Następnie mamy kask na auto jako czapkę. Potem mamy malowanie do Tyranno. Bardzo fajne. Takie spoko. Fajne malowanie. Mamy kółeczka. Bardzo ciekawe w sumie. Kółka. Na pewno będę czasem je używał. Bardzo fajne. Następny tytuł gracza. Tutaj mamy jakby połysk na autko. Następne malowanie do Octane'a. Potem mamy następne 5 PD. Do poziomu. Potem mamy rogi na dach, które wyglądają nawet spoko, tylko miałem nadzieję, że ten mały róg, który jest na Octane'ie, będzie się znajdował na master. Wtedy by było naprawdę lepiej po prostu niż tak teraz. Dalej mamy 100 kredytów. Potem mamy kółeczka. Te kółeczka są takie dziwne, takie śmieszne troszeczkę. Malowanie do tego autka z Rocket Passa drugiego bodajże, czy pierwszego? Nie, pierwszego, z Rocket Passa pierwszego tego. Spoko malowanie. Następne malowanie do Tyranno. Tutaj mamy czapkę, taką, którą się na ryby bierze, coś takiego. Muzyka. Muzyka przyjemna. Następne malowanie. Następny tytuł. Oczywiście fistaszek jako czapeczka. O, ten boost, który używam i jest naprawdę w porządku moim zdaniem. Kółka takie sobie. Następne malowanie takie. To malowanie mi się kojarzy, jak są na drogach takie metalowe wyboje, to czasem właśnie jest taka jakby kratka na nich, taka metalowa. Takie wzorki są, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Tutaj mamy diamencik. Następne malowanie do Tyranno. To już takie może być. 5 punktów do poziomu, 100 kredytów od głośnika. Od głośnika taki może być. Następne malowanie. Kółeczka. Te kółka mi się tak szczerze nie podobają, nie wiem. Moim zdaniem oni po prostu wsadzili te kółka, żeby zapchać Rocket Passa, bo one są takie se po prostu i na następnym levelze, jak zobaczycie, te są takie same, tylko że zielone. Tutaj mamy awatar, tą obramówkę na awatar. Tutaj malowanie do Dominusa, następny tytuł, następny kask. Kolejny tytuł. Tutaj mamy koła. Te są dość takie ciekawe. Tutaj mamy 5% do poziomu. Czapkę. Taka czapka. Taka. Może być. Boost, którym na pewno nie będę grał. Odgłos do autka.
motocyklowy, tak? Motocykl wyścigowy to jest, to kredytów, to malowanie jest bardzo ciekawe. Szkło, które się rozbija na aucie, to jest naprawdę, moim zdaniem, świetnie to wygląda. Następna obramówka na Avatar i ta mi się strasznie kojarzy, nie wiem dlaczego, taka świąteczna. Następny dźwięk silnika taki, no może być. Potem następne koła. S3. Ta muzyka jest taka bardziej do cyberpunka. Ta muzyka strasznie nawiązuje. Tutaj fajny baner gracza. Trailsy. Bardzo fajne. Następny połysk na auto. Tutaj mamy kolejne malowanie do tego autka. Takie, no może być. O, i tutaj na następnym poziomie są te same koła. Nie rozumiem dlaczego są dwa takie same koła, tylko że te są zielone i inny wariant. Tutaj mamy malowanie do tego auta, kolejne 100 kredytów. Kółka takie bardziej wikingowe mi się zdaje. Tutaj są. Albo mogę się mylić. Następny tytuł, dopalacz. Tutaj mamy koła. Takie dziwne, takie mi się kojarzy. Był event w Fortnite, a teraz wiadomo, że Epic przejął Rocketa do tego, bo nie wiem czy w tym, czy w tamtym sezonie była taka postać takiej dziewczyny, która też miała taką stylistykę komiksową. O! O to bardziej mi chodzi, taką stylistykę komiksową. I te kółka właśnie strasznie podobne są do tamtego. Następne malowanie, takie może być. Trailsy następne. Tytuł gracza. Te kółka są spoko. O, to malowanie mi się podoba. Takie jakby tutaj były takie kryształki. O, to malowanie może być spoko. Tutaj mamy następny połysk. Ten połysk ładnie wygląda. Następny dopisek. Kolejne 5 do boosta. Takie koła. Te koła są spoko. Tak szczerze. W jakimś innym wariancie kolorystycznym by naprawdę były spoko. 100 kredytów. Następne malowanie. Potem mamy boost. Ten boost taki może być. O, to malowanie jest bardzo fajne i do każdego auta praktycznie mam taki. Do Fenka, do Octane'a, do Dominusa. To malowanie jest naprawdę super do tego auta. Podoba mi się. Potem następne są koła. Te koła są nawet też fajne. Takie spoko nawet. Tylko fajnie by było jakby były w innym wariancie kolorystycznym. Tu mamy kolejne malowanie. O, i to malowanie jest świetne. Mi się podoba. Jakieś inne kolorki dać? Naprawdę fajne by było malowanie. Następny 5% do poziomu 100 kredytów. Wybuch. Jest fajny. Nie powiem, że nie. Tutaj mamy koła. Takie, można powiedzieć, że diamenty jakby. Coś takiego. Takie koła diamentowe. Tutaj mamy... Już na 70 levelu auto w pełnej okazałości po prostu, jakie będzie ulepszone. I ten wariant tego auta jest naprawdę fajny. Nie dość, że ma silnik na wierzchu, tak jak Maverick miał. To jeszcze ma powiększone po prostu te z boku... O Jezu, zapomniałem. Błotniki. Nie? Tutaj ma taki mały spoiler na dachu. I tu ma ten duży taki fajny spoiler. Naprawdę się fajnie. No i dobra, jesteśmy. Nagrody z turnieju wyglądają następująco, że tutaj mamy taką antenkę księżycową. Antenka jest spoko, chciałbym ją dropnąć. Mam na razie ten baner dropiony. Tam grałem troszeczkę. To malowanie do Dominusa też mam. No, też nawet spoko. Z taką czaszką, jak można zobaczyć tutaj u góry. Następne malowanie do Merka. Do Octane'a. Muzyki mi się każde podobają, to na pewno te muzyki będę chciał dropnąć. Banner jest na pewno fajny, świetny, który też mi się podoba. Krawędź awatara też jest super. Szkoda, że to nie jest takie ruchome. Mogłoby być ruchome i było też świetne. Następna muzyka. Też bardzo fajna. Koła. Te koła... No takie mogą być. Szczerze. Te kółka są fajne, tutaj takie czaszki są. Tu kości, te koła są ciekawe.
Tutaj mamy ten ślizg spod opon, te trailisy. Takie płetwy rekina i one się ruszają i to jest naprawdę spoko. Następny boost, który nie chciałbym za bardzo, żeby mi dropnął, bo on by zasłaniał całe po prostu ekran w powietrzu, jak się lata. Te koła mi wydropiły. Moje osobiste zdanie, bardzo niefajne, bardzo po prostu takie bijące w oczy. Seja na pewno niestety mi wydropiła, ale pójdzie na pewno na trade'a. Tu mamy następny ten inwersję, tylko że czerwone. Fajnie by było w inwariancie kolorystycznym. Te kółka są bardzo fajne, taka kierownica złota z łańcuchem, tak jak w tych autach starszych można zobaczyć w Dodge'ach przeważnie. Tutaj wybuch, który bym chciał na pewno dropnąć. Bardzo ładny. Tutaj te koła są ładne, takie świecące, które mi się podobają. Black Market oczywiście, malowanie bardzo ładne. Bardzo mi się podoba, chciałbym ją zdobyć. I wybuch, który jest nawet spoko. Nawet spoko i też bym je chciał mieć. Dobra, i to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli się spodobało, po prostu możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Będzie super. To mi pomoże na pewno w rozwijaniu kanału. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć, do zobaczenia.